Słuchajcie, bardzo się cieszę, że studio latającej kawki i moje tutoriale zyskały kolejne, bardziej profesjonalne oblicze, a mianowicie dzisiaj zamontowałem instalację top-down. Dzięki temu mam możliwość używania drugiej kamery, która jest zawieszona bezpośrednio z pozycji sufitu i w tym epizodzie pokażę Wam, jak do tego doszło. Właściwie to był zupełny przypadek, ale od przypadku właśnie takie rzeczy zaczynają się i mają genezę. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, mam dzisiaj bardzo fajny temat, zapowiadałem go zresztą wcześniej i myślę, że też będzie ciekawy dla Was, mianowicie zwykle nie przyjmuję współprac związanych z tym, że ktoś mi przysyła produkt, a ja robię recenzję. Ostatnio producent monitorów tutaj do mnie uderzał, ja go odesłałem, dwóch moich kolegów dronowych zrobiło recenzję, nie? Ale w każdym razie o co chodzi? Jak napisała do mnie Chinka Amber z firmy K&F Concept, że chciałaby podesłać do mnie statyw, pomyślałem sobie, kurczę, brakuje mi statywu i takiego widoku w studio top-down. I pomyślałem, dlaczego nie. Wspólnie staraliśmy się wybrać taki model, który dałby radę. I właśnie ten model, który tutaj mam, SA254M2 z głowicą kulową, on spełnia te moje oczekiwania. Dzisiaj pokażę Wam parę takich jego cech. To będzie krótki film, ale zobaczycie sobie, jak zrobiłem top-down, czyli możliwość wykonywania ujęć z góry, szczególnie dla tutoriali dronowych, montażu i tak dalej, rzeczy warsztatowych, które można nagrywać z drugiej kamery równolegle do tej prowadzącej. Zaczynajmy zatem. Jeżeli chodzi o ten statyw, on jest stosunkowo tani, kosztuje około 300-310 zł, wykonany jest z aluminium, jedna nóżka jest odkręcana, czterosegmentowy, fajna wyściółka piankowa przy tej nodze monopodu. Jeżeli chodzi o antypoślizgowe, tutaj stopki jak najbardziej są, jeżeli chodzi o główną głowicę, ona jest wyciągana, mamy też możliwość zamontowania przeciwwagi na tym haku wysuwanym, także pod tym względem jest też rewelacyjnie. Sama głowica obrotowa, ona jest wyposażona w poziomice i ma też miarkę milimetrową, także do zdjęć makro jak najbardziej, tak, w pełnym zakresie 360 stopni. A szybkozłączka w standardzie Arca Swiss. To wygląda dość profesjonalnie jak na taki mały i tani statyw, jeżeli chodzi o zakres wysokości 45 do 170 cm, także widać, że ten zakres jest dość duży. To, co mnie ujęło w nim, to przede wszystkim możliwość regulacji tego kąta, bo ona jest pełna praktycznie, zobaczcie, że wynosi około 180 stopni. Wiadomo, że w takim zakresie nie potrzebujemy tego, ale to, że ma możliwość rozstawu na przykład 90, jesteśmy w stanie zamontować ten statyw w pozycji top-down. Dzisiaj to robimy. Sam montaż nie był właściwie ciężki, miałem kilka takich punktów, nad którymi musiałem się zastanowić, między innymi wybór systemu mocowania i padło na obejmy, które wkręciłem na kotwy do płyt kartonowo-gipsowych. Całość trzyma się obecnie bardzo solidnie, jestem nawet zaskoczony, ale faktycznie pan, który pomagał mi dobierać ten sprzęt, okazał się profesjonalistą, także pod tym względem jestem zadowolony. Ten statyw głównie stosowany jest w fotografii, także w makro. Jego wielką zaletą jest fakt, że można wykonywać ujęcia do góry nogami, czyli faktycznie głowicę umieścić na dole. Jest to głowica kulowa z poziomicą, dodatkowymi podziałkami, tak jak mówiłem, regulacja wysokości 45 do 170, nóżki są czterosegmentowe, blokowane zaciskami z tworzywa. Mamy też hak do połączenia, przeciwwagi, antypoślizgowe stopki, miękką piankową rączkę. Maksymalny udźwig tego statywu to 4 kg, a jego waga 1600 g. W komplecie jest też pokrowiec. To, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, co jest ważne, jeżeli będziecie robili takie rzeczy u siebie w studio, a mianowicie, żeby ta wysokość, jeżeli chodzi o tą główną kolumnę statywu, ona była tak dobrana, żebyśmy nie zahaczali głową przy przechodzeniu, bo można faktycznie narobić sobie kłopotu albo przez cały czas mieć taką niewygodę, taki dyskomfort, że potencjalnie możemy zahaczyć o nasz aparat. Także podsumowując, bardzo szybki, fajny i prosty projekt, a jednocześnie bardzo wzbogaca moje studio tutaj, jeżeli chodzi o YouTube'a, o możliwości tutoriali, ale także podczas sesji na żywo można dużo ciekawych rzeczy pokazać, bezpośrednio to, o czym mówimy. Także mega fajna sprawa. No i dziękuję też właśnie firmie K&F Concept, czyli Amber, za przysłanie tego statywu tutaj do mnie, bo błyskawicznie wszystko załatwiliśmy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym epizodzie. Cześć!